Cześć, jestem Kalia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Po odparowaniu ze 114 g roztworu nasyconego w temperaturze 20 stopni Celsjusza otrzymano 54 g siarczanu 6 kobaltu 2. Omierz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze. Ok, mamy podaną masę roztworu oraz masę substancji. Mamy się doliczyć rozpuszczalność. Rozpuszczalność opisujemy. To jest masa substancji, która została rozpuszczona w 100 gramach wody. No to najpierw z tych danych, które mamy po danym zadaniu, musimy sobie wyliczyć, na ile gramów wody została rozpuszczona ta masa substancji. Masa wody to jest masa roztworu odjąć masa substancji. Mamy 60 gramów wody. Zatem jesteśmy w stanie sobie tutaj już zrobić proporcje, że w 54 gramach substancji te 54 gramy substancji nam się rozpuściło w 60 gramach wody. To ile gramów substancji nam się rozpuści, jak my będziemy mieć 100 gramów wody? To, co jest po skosie do x, ląduje w mianowniku w dzieleniu. To, co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Otrzymujemy 90 gramów substancji. Zatem rozpuszczalność siarczanu 6 kobaltu w 20 stopniach Celsjusza wynosi 90 gramów na 100 gramów wody. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.